Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Polonia 24, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia dla Polaków za granicą. Agata Konarska, witam Państwa i zapraszam o to, co dziś przed nami. Pogrzeb bohatera polskiego pochodzenia na Ukrainie. Bronię no Ukrainy i Polski, Europy, wszystkie bronię. Prezydenci wracają do ojczyzny. Ściągnięcie do Polski szczątków najważniejszych przedstawicieli państwa polskiego na uchodźstwie. Kolejny sukces Igi Świątek. Bardzo szczerze, że mogę być w tej pozycji i tak dobrze grać. Kolejne miasta na Ukrainie odbijane są z rąk rosyjskich okupantów, ale każdy sukces okupiony jest ogromnym poświęceniem żołnierzy ukraińskiej armii. Niektórzy płacą za wolność Ukrainy najwyższą cenę. Wśród nich są też Polacy, zarówno ochotnicy z Polski, jak i rodacy urodzeni na Ukrainie. Wczoraj w Mościskach pożegnano jednego z nich, Mariana Matusza. Flagi Polski i Ukrainy, dwóch ojczyzn poległego Mariana Matusza z Mościsk. W korytarzu wdzięczności bohatera opłakiwało całe miasto. No, bronił no, Ukrainy i Polski, i Europy, ta, wszystkie bronił. Marian był bardzo dobrym chłopcem i bardzo dobrym i sąsiadem, i z rodziny, bo tak jak on należał do nas, do naszej rodziny. Marian Matusz był weteranem walk o wschód Ukrainy w 2014 roku. 24 lutego inwazja rosyjska zastała go w Mościskach. Po mszy w miejscowym kościele udał się do wojenkomatu. 16 jeszcze był kontakt z rodzicami, bo się kontaktował. Zawsze jak no, piszcie mąż, czy rodzice, pisał wszystko w porządku, wszystko dobrze. Nasz rodak zginął 17 września podczas misji bojowej w obwodzie chersońskim. Dzięki niemu możemy w dalszym ciągu żyć tą nadzieją, że odzyskamy szybko ten upragniony pokój. O pokój nie tylko w Ukrainie, a i w całej Europie walczą również obywatele Polski, którzy są częścią Legionu Międzynarodowego. Trzymamy pozycję, atakujemy. Za chwilę. Ale trzeba mieć rowki dobrze wykopane. Do Legionu Międzynarodowego należał poległy w lipcu polski ochotnik Tomasz Walentek. Żołnierz zmarł na skutek obrażeń otrzymanych podczas rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego w Donbasie. Odegrali kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości państwa polskiego. Walczyli o niepodległość ojczyzny, lecz nie doczekali momentu, gdy Polska znów stała się w pełni wolna. Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski. Trzech prezydentów na uchodźstwie. Dziś ich szczątki spoczywają w Wielkiej Brytanii. W niedzielę powrócą do ojczyzny. O czym więcej? Przemysław Toczek. Między 1939 a 1990 rokiem to nie komuniści, to oni, przedstawiciele rządu na uchodźstwie, stanowili prawowitą władzę Polski, spoczęli w Wielkiej Brytanii. Trzech prezydentów tam pochowanych będzie z pełną asystą należną głowie państwa powracać do kraju. W ten sposób symbolicznie kończą się obchody stulecia polskiej niepodległości. Trudno wyobrazić sobie lepszy temat i bardziej symboliczną taką nośność semantyczną, jeśli chodzi o wydarzenie, niż właśnie w końcu ściągnięcie do Polski szczątków najważniejszych przedstawicieli państwa polskiego na uchodźstwie. To wydarzenie, które w niedzielę wszyscy będą mogli śledzić na antenie TVP Polonia. Uroczyste pożegnanie w brytyjskim Newark. Chciałbym, żebyśmy właśnie w takim duchu wdzięczności za rolę Polonii w odzyskaniu przez Polskę niepodległości tę uroczystość przeżywali. Której kolejnym etapem będzie pogrzeb w Polsce. Prochy trzech prezydentów spoczną ostatecznie 12 listopada właśnie tu, w świątyni Opatrzności Bożej, gdzie każdy z nas w specjalnym mauzoleum będzie mógł oddać im hołd. Przemysław Toczek, Polonia 24. A więcej na ten temat jeszcze dziś w drugiej części programu w rozmowie Polonii 24. Państwa i moim gościem będzie minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Zapraszam. I zmieniamy temat. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także muzea i inne państwowe instytucje przedstawiły dziś plan wydarzeń. Wydarzeń, które odbędą się w ramach tegorocznego Święta Niepodległości 11 listopada. Radosna Parada Niepodległości we Wrocławiu i Festiwal Niepodległa w Warszawie to tylko niektóre z nich. 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do wspólnego i radosnego świętowania. Wydarzenia w ramach 6. edycji programu Niepodległa obejmą całą Polskę i rozpoczną się już w przeddzień Święta Niepodległości. Na specjalną debatę zaprasza Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na bardzo ważne pytania. Jak udało się
zintegrować Polskę. Co nas łączyło? Nie tylko co nas dzieliło, ale co nas łączyło. W Warszawie podczas weekendu z Niepodległą nie zabraknie koncertów na kilku scenach, pokazów dawnych samochodów i spektakli teatralnych. W Łodzi odbędzie się piknik niepodległości, a Wrocław zaprasza na paradę. Zaproponowaliśmy formułę takiej większej parady, która przechodzi przez miasto w takim bardzo radosnym stylu, z kilkoma orkiestrami dętymi, w tym roku 5 grup mażoretek. Jak co roku wszyscy mogą włączyć się w akcję do hymnu. W ramach tej akcji 11 listopada w samo południe możemy w taki symboliczny sposób połączyć się ze wszystkimi rodakami w kraju i za granicą i zaśpiewać wspólnie hymn. Bo najważniejsze, by tego dnia świętować razem. Są bohaterami jednej z pierwszych bitew II wojny światowej. Do końca bronili polskiej ziemi. Dziś 10 legendarnych obrońców Westerplatte wraz z dowódcą, majorem Henrykiem Sucharskim, zostało z honorami pochowanych na tamtejszym cmentarzu Wojska Polskiego. W podniosłej uroczystości udział brali prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także rodziny bohaterów. Szczegóły Izabela Muczyńska. Zakładali, że wytrzymają 12 godzin. Z niemieckim agresorem walczyli dzielnie przez 7 dni. Dziś, po ponad 80 latach, zostali pochowani z honorami na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. W końcu te szczątki mają rzeczywiście należne miejsce pochówku i no, to jest takie docenienie, prawda? No, dlatego to wielkie dzięki dla tych wszystkich państwa, którzy włożyli taki olbrzymi trud. Szczątki 7 bohaterów odnaleźli podczas prac archeologicznych na Westerplatte pracownicy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Udało się ich zidentyfikować dzięki śledztwu prowadzonemu przez Instytut Pamięci Narodowej. To jest być może pierwszy uroczysty katolicki pogrzeb, bo zostali pogrzebani wcześniej płytko w dole, nie w grobie, w dole, nazwijmy to po imieniu, po prostu przez Niemców. Prawdziwy cmentarz bohaterów. Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali swe życie za wolną Polskę. Obok 7 odnalezionych 3 lata temu żołnierzy spoczęli też dowódca major Henryk Sucharski i 2 niezidentyfikowanych obrońców. Izabela Muczyńska, Polonia 24. Oglądają Państwo Polonijny Serwis Informacyjny. Oto co jeszcze dziś przed nami. Francuskie odznaczenie dla polskiej artystki. To jest naprawdę i wielkim wyróżnieniem, i też niespodzianką. Polskie zapiekanki hitem w Bogocie. Zapiekanki są przepyszne, mają inny smak niż te nasze. Z Lubelszczyzny do Kostiuchnówki na Ukrainie. Tysiące zniczy stanie na grobach Polaków pochowanych na cmentarzach na Wołyniu. Lampiony przekazali mieszkańcy Lublina odwiedzający groby najbliższych w Dniu Wszystkich Świętych. To efekt akcji zorganizowanej przez dziennikarzy lubelskiego oddziału Telewizji Polskiej i środowisk kresowych. Lampiony wolontariusze zbierali wśród mieszkańców odwiedzających 1 listopada lubelskie nekropolie. Dzielili się chętnie swoimi opowieściami o Wołyniu. Znicze trafiały na tych 3 cmentarzach, na których zbieraliśmy, i do Telewizji Lubelskiej. Za parę dni jedziemy na Wołyń i będziemy zapalać na tych naszych zapomnianych cmentarzach, na tych często grobach bez inskrypcji. Pierwsza partia pojedzie do Centrum Dialogu w Kostiuchnówce. Później trafią m.in. na cmentarze legionowe na Wołyniu. W opiece nad nimi pomagają polscy harcerze. Ponad 20 osób pracowało w sierpniu bardzo mocno na cmentarzach legionowych i nie tylko, na tych, na które zdołaliśmy w przeciągu tam 3 tygodni naszego pobytu dotrzeć. Wolontariusze zapalą znicze też na cmentarzach we Włodzimierzu Wołyńskim, Bielinie i Turzysku. Zajmuje prawie 2,5 km kwadratowego i jest jednym z największych cmentarzy Europy. Znajdziemy tu piękną secesyjną architekturę i mnóstwo zieleni. Pochowano tu m.in. Ludwika van Beethovena, Johanna Straussa czy Franza Schuberta. To także polska historia, zapisana na kartach publikacji Polskie groby na cmentarzu centralnym w Wiedniu. Ten album jest jedyną, a tym samym unikatową publikacją poświęconą polskim grobom w Wiedniu. Polskie groby na wiedeńskich cmentarzach są specyficzną, nazwijmy to, pamiątką polską. Świadczą o
historii Polaków w Austrii. Od zaborów poprzez okres międzywojenny i powojenną historię. Rok 1945 zastał w Austrii około 100 tysięcy Polaków. Tak długo istnieje naród, jak długo pamiętamy o grobach przodków swoich. W Wiedniu na metropolii cmentarnej jest setki naszych grobów, o które trzeba zadbać. Od lat dbają o nie nasi rodacy mieszkający w Austrii, a także Polacy, którzy Wiedeń odwiedzają. Pan Jan przyjechał ze Śląska. Trzeba jakoś uczcić i tą polską pamięć o Polsce muszę utrwalać i zachować. A publikacja o polskich grobach na cmentarzu centralnym w Wiedniu to swego rodzaju depozyt pozostawiony pokoleniom. Ostatni rozdział to filmowa opowieść o bohaterach spod Monte Cassino. Film zaprezentowano w czasie specjalnego pokazu w ambasadzie RP we Włoszech. Reżyser Tomasz Łysiak stworzył swój dokument w oparciu o rozmowy z byłymi żołnierzami 2. Korpusu Wojska Polskiego generała Władysława Andersa. To film o tych, którzy piszą ten ostatni rozdział książki generała Andersa, swojego ukochanego dowódcy, ostatni jego weterani, ostatni żołnierze Andersa. Bohaterowie ostatniego rozdziału wspominają swoją drogę do 2. Korpusu Polskiego, a także opowiadają historie związane z trudną walką pod Monte Cassino. Autor pokazał też współczesne Włochy i miejsca walk żołnierza Andersa. W Warszawie rozpoczęła się dziś 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego. Stołeczne sale koncertowe na kilka dni wypełnią się publicznością spragnioną koncertów znakomitych artystów, którzy przypominać będą o muzycznej spuściźnie jednego z autorów polskiej niepodległości. O szczegółach Magdalena Barczyk. To już listopadowa muzyczna tradycja. W prestiżowych lokalizacjach, takich jak Zamek Królewski w Warszawie, a także Pałac w Wilanowie, odbywają się koncerty wypełnione dźwiękami dzieł wybitnego Polaka, Ignacego Jana Paderewskiego. Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego jest najważniejszym cyklicznym wydarzeniem kulturalnym w Polsce, którego misją jest przywrócenie pamięci o jednym z największych polskich patriotów i światowej sławy pianiście, który wykorzystując swój talent i międzynarodową sławę, doprowadził do odrodzenia ojczyzny. Nie wszyscy w naszym ukochanym kraju wiedzą, że jemu zawdzięczamy to, że Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niebytu, że on przeprowadził zwycięską batalię na konferencji pokojowej w Wersalu. Do udziału w tegorocznej 9. już edycji wydarzenia zaproszono artystów oklaskiwanych na scenach całego świata. Oprócz nich pojawią się również ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją muzyczną karierę. A co, jak zapewniają organizatorzy, nie koniec atrakcji. Sam Międzynarodowy Festiwal Paderewskiego potrwa do 9 listopada. Magdalena Barczyk, Polonia 24. Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, zaś doktorat obroniła na Wydziale Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Walencji. Jej prace malarskie znajdują się m.in. w kolekcjach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hiszpanii czy w Niemczech. Agnieszka Nowińska to artystka na medal, złoty medal. Na ten moment czekała 32 lata. Wiadomość, że to właśnie ona otrzyma prestiżowe francuskie odznaczenie, odebrała podczas pobytu w Polsce. I właśnie się okazało, ja akurat wtedy byłam na plenerze na Podlasiu, że ten złoty medal został mi przyznany. Co jest naprawdę i wielkim wyróżnieniem, i też niespodzianką. Polska artystka została uhonorowana w Paryżu złotym medalem w dziedzinie sztuki za całokształt pracy twórczej. Jej sztukę można było podziwiać zarówno w Kolumbii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Na co dzień mieszka i tworzy w Nowym Jorku. Prowadzi także zajęcia dla seniorów w Polish Slavic Center. W momencie, kiedy pojawili się moi studenci, moja grupa, wydarzyło się coś niesamowitego. Ja zobaczyłam, co można wykrzesać z tych przepięknych, starszych, kolorowych dusz. I robimy naprawdę niezwykłe rzeczy, które będzie można zobaczyć na łamach kalendarza Beskidzkiego na rok 2023. Paulina Drażba, Polonia 24. Iga Świątek, tenisistka numer 1 na świecie, może być już pewna awansu do półfinału prestiżowego turnieju WTA Finals, rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych. Polka po wygranej z Darią Kasatkiną w drugim meczu fazy grupowej Fort Worth okazała się lepsza od Caroline Garcia z Francji. O szczegółach Konrad Reluga. Dwa mecze, dwa zwycięstwa i zero straconych setów to dotychczasowy bilans Igi Świątek w turnieju WTA Finals.
W nocy z czwartku na piątek Polka 6-3-6-2 pokonała Francuzkę Caroline Garcia. Czuję, jaki progres zrobiłam i jak inną zawodniczką jestem pod względem tenisowym, mentalnym i fizycznym, więc bardzo się cieszę, że mogę być w tej pozycji i tak dobrze grać. Dzięki dwóm wygranym liderka światowego rankingu jest już pewna awansu do półfinału imprezy. Iga jest w takiej formie w tej chwili, ona też się koncentruje na każdy pojedynczy mecz. Dzisiaj zresztą słyszałam, jak mówiła, że dla niej nie ma znaczenia, czy gra o punkty, czy nie gra o punkty. Zawsze jej tak samo zależy na zwycięstwie i myślę, że ona ma tak profesjonalne podejście, że po to pojechała do Teksasu, żeby wygrać. W sobotę na zakończenie zmagań w fazie grupowej turnieju Raszynianka zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. A za nami wspaniały wieczór dla polskiej piłki klubowej. Po latach przerwy Lech Poznań znów zagra w fazie pucharowej międzynarodowych rozgrywek. Wszystko dzięki zwycięstwu 3-0 nad hiszpańskim Villarrealem w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wygrano nad Villarrealem, czyli zespołem, który w poprzednim sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. To zdaniem wielu ekspertów nie tylko niespodzianka, ale nawet sensacja. Zwycięskie bramki dla Lecha zdobyli Christopher Welde i Michał Skóraś. Napisaliśmy kawał historii dla tego klubu. Bardzo się z tego cieszymy. Wiemy, jaki to był arcyważny mecz dla nas, dla kibiców, dla całego Poznania i dla całej Polski. Postaraliśmy się wygrać to spotkanie, udało się. Z tego co wiem, Apoel wygrał 4-0, czyli jakbyśmy zremisowali, raczej by nas nie było. Więc tym bardziej z tego się cieszymy. Dzięki wygranej Lech zajął drugie miejsce w grupie C, co oznacza, że w fazie pucharowej zagra z jednym z zespołów, który pożegnał się z Ligą Europy. Mamy drużynę na wiosnę w europejskich pucharach. Fantastyczny mecz Lecha Poznań. Pierwsze 20 minut, taki czas adaptacji. Dwukrotnie zespół z Hiszpanii zagroził, później świetna gra obronna. Rywala Lecha Poznań w 1/16 Ligi Konferencji Europy poznamy 7 listopada. Promocja Polski za granicą to też promocja polskiej kuchni, w tym dań nazywanych narodowymi przekąskami. Podniebienia Kolumbijczyków pysznymi zapiekankami postanowił podbić polski przedsiębiorca. Sprawdźmy zatem, co mieszkańcy Bogoty sądzą o polskich przysmakach. Pan Adrian codziennie wstaje o 6 rano, by przygotować niezbędne składniki do zapiekanek. Sieka pieczarki, przygotowuje sosy i piecze bułki. Produkty od lokalnych dostawców to przepis na sukces tego miejsca. Szukaliśmy pomysłu na siebie. Adrian miał kontakt z osobami, które odwiedziły Polskę. I każdy z nich mówił, że najbardziej zapamiętał zapiekanki. I to okazało się dobrym pomysłem. Chrupiący kawałek Polski cieszy się popularnością wśród Kolumbijczyków. Pojawiły się nawet pytania o franczyzę. Od pierwszego dnia Kolumbijczycy byli zachwyceni. I tak już ten biznes ma ponad rok i cały czas się rozwijamy. Hitem jest zapiekanka z 4 rodzajami wędlin, czyli tak zwane quattro carne. Zapiekanki są przepyszne, mają inny smak niż te nasze, a składniki dobrze się uzupełniają. Przyznam, że to pierwsze polskie danie, którego spróbowałam. Z pewnością sięgnę po więcej. A warto, bo polska kuchnia ma do zaoferowania o wiele więcej. I zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do niezwykle ważnego wydarzenia, które przed nami. Sprowadzenia prochów 3 prezydentów RP na uchodźstwie do ojczyzny. A Państwa i moim gościem jest minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Dobry wieczór, witam serdecznie, panie ministrze. 6 dzień listopada to będzie bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków i dla Polonii brytyjskiej. Tego właśnie dnia odbędą się uroczystości związane ze sprowadzeniem prochów 3 prezydentów na uchodźstwie. To uroczystość na pewno, która będzie bardzo symboliczna. Bo to taki symboliczny powrót do domu, do ojczyzny. Tak, tych, którzy się dla Polski zasłużyli. Tak, drodzy Państwo, historia dzieje się na naszych oczach. Wielką rolę w tej historii odegrała nasza Polonia, nasza emigracja w Wielkiej Brytanii i w ogóle w całym wolnym świecie. Prezydenci Rzeczpospolitej, legalnie sprawujący urząd prezydenta zgodnie z konstytucją kwietniową, konstytucją II Rzeczpospolitej, po swojej misji wracają do stolicy wolnej, niepodległej Polski, w stolicy naszej ojczyźni, świątyni Opatrzności Bożej, więc też symbolicznym miejscu, przecież wybudowanym jako dziękczynienie nas Polaków za konstytucję 3 maja, powstaje mauzoleum prezydentów Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Obok mauzoleum powstaje też bardzo profesjonalna, nowoczesna Izba Pamięci prowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej. I tak naprawdę to wydarzenie, naprawdę historyczne, ma 3 cele. Po pierwsze, wolna Polska dziękuję tym, którzy byli zaangażowani w
kultywowanie ciągłości niepodległego państwa polskiego. My jako Wolna Polska mówimy dzisiaj, kto miał rację i jak ważne było to, żeby i urząd prezydenta, czyli ciągłości państwa polskiego i wszystkie elementy symboliczne polskiej niepodległości, takie jak choćby oryginał Orderu Orła Białego czy pieczęć prezydenta, żeby to wszystko było przechowywane do czasu wolnej Polski. Wolna Polska nastała w grudniu 1990 roku. Ostatni prezydent na uchodźstwie przekazał te wszystkie insygnia i też ciągłość państwa polskiego pierwszemu wybranemu powszechnie w wolnych wyborach prezydentowi. I to jest pierwszy element. Drugi element naszej operacji to jest informacja. Opowiedzenie Polakom w kraju, za granicą, nam wszystkim całej tej historii, bo myślę, że nie jeden z naszych widzów ma wrażenie, że pierwszy raz słyszę o tej historii albo coś tam słyszałem, ale tak naprawdę nie wiem do końca, o co chodzi. Właśnie dzięki temu powrotowi, choćby przez taką rozmowę, jaka jest w tej chwili, dowiadujemy się o całej tej historii. Ja też zapraszam naszych widzów na przygotowaną specjalnie stronę internetową misjawolnapolska.pl, misjawolnapolska.pl, gdzie są i informacje o akcji, informacje o całej historii władz polskich na uchodźstwie i konkursy dla szkoły. I trzeci element to jest podziękowanie. Podziękowanie i naszym bohaterom, czyli wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w wolną Polskę, w legalne władze Polski na emigracji, ale też podziękowanie naszej emigracji, naszej Polonii za lata wspierania tego urzędu, bo to przecież był urząd pełniony społecznie, który wszyscy przez dziesięciolecia wspierali, no a po 90 roku za opiekę nad pamięcią, nad grobami naszych prezydentów. Władysław Raczkiewicz, August Zaleski i Stanisław Ostrowski. Trzy wybitne postaci ruchu oporu. Jak wybitne są ich ważne zasługi dla utrzymania polskości, polskiego ducha? Przybliżmy te postaci. Prezydentura na uchodźstwie tak naprawdę była przewidziana w przepisach II Rzeczpospolitej, w Konstytucji II RP. I w momencie, kiedy we wrześniu napadają na Polskę Niemcy, a 17 września Związek Sowiecki, następuje procedura przekazania legalnych władz. I to jest początek naszych prezydentów na uchodźstwie. Rumunia, Francja, a następnie Wielka Brytania, Londyn. I prezydentem, który prowadził sprawy polskie w okresie II wojny światowej, był właśnie prezydent Raczkiewicz. Pomagali mu premierzy, słynny premier Sikorski do czasu jego tajemniczej do dziś śmierci w wypadku lotniczym w Gibraltarze w 1943 roku. Następnie premier Arciszewski i premier Mikołajczyk. I następnie zaczyna się okres po II wojnie światowej. Zgodnie z przepisami prezydenci na swoim urzędzie trwają, właśnie wymienieni przez panią prezydent Ostrowski, Zaleski pełnią tą funkcję. Prezydent Zaleski były dyplomata II Rzeczpospolitej i tak naprawdę kolejne kraje ONZ-u wypowiadają uznanie tego rządu w Londynie, chociaż działają legalnie i uznają rząd PRL, tak, pragmatycznie po prostu chcą nawiązywać stosunki dyplomatyczne, gospodarcze, a tutaj to środowisko wolnej Polski cały czas trwa. Następnie jeszcze jest prezydent Raczyński, prezydent Sabat i znany chyba najbardziej naszym widzom prezydent Kaczorowski, który dopiero w momencie, kiedy w Polsce są przeprowadzane wolne wybory i naród polski powszechnie decyduje, to spotyka się on z tym wybranym prezydentem elektem Lechem Wałęsą w przeddzień jego ślubowania na urząd prezydenta. Wtedy, mówią prezydenci działający na podstawie prawa II RP, nasza misja się kończy, Polacy wreszcie w wolnych wyborach dokonali wyboru swoich władz i ta ciągłość jest zachowana, bo prezydent Kaczorowski zwrócił też właśnie oryginał konstytucji, pieczęci, orderów. Cała ta ciągłość jest dzięki temu zachowana. Panie ministrze, w najbliższą niedzielę te uroczystości pożegnania trzech prezydentów na uchodźstwie będą miały miejsce nie w Londynie, o którym cały czas mówimy, ale w Newark, bo to ważne miejsce dla brytyjskiej Polonii i w ogóle dla Polski. To jest cmentarz naszych wspaniałych lotników, znanych przecież z bitwy o Anglię. I tam rzeczywiście trzech naszych pierwszych prezydentów
na uchodźstwie jest pochowanych. Wspólnie z polską delegacją oficjalną będziemy żegnać prezydentów Rzeczpospolitej. Będziemy dziękować naszym rodakom mieszkającym na wyspach za te lata wsparcia. Będą też wystąpienia choćby ostatniego przedstawiciela rządu, który jeszcze żyje, bo niestety to czas biegnie już 32 lata. To przecież byli też dojrzali ludzie, więc to już są ostatnie postacie, które warto wysłuchać. Warto wysłuchać ich opowieści, perspektywy. I z pełnym ceremoniałem wojskowym przysługującym głowie państwa prezydenci przybędą do Polski. Zapraszam rodaków z Wielkiej Brytanii w najbliższą niedzielę o godzinie 11 na cmentarz lotników. Tam będziemy żegnać naszych prezydentów. 13.30 jest też uroczysta msza święta w kościele Marii Magdaleny. A 12 listopada w świątyni Opatrzności Bożej o godzinie 15 zapraszamy wszystkich na naprawdę historyczne wydarzenie. Mszę świętą pogrzebową naszych prezydentów i inaugurację mauzoleum prezydentów Rzeczpospolitej. Historia będzie się działa na naszych oczach. I na oczach widzów TVP Polonia, bo te uroczystości zarówno w najbliższą niedzielę, jak i 12 listopada będzie oczywiście TVP Polonia transmitować. Gorąco wszystkich Polaków poza granicami kraju zachęcamy do uczestnictwa w tych uroczystościach. Pięknie dziękując panu ministrowi za wizytę w studiu. Dziękuję też państwu za uwagę. Dziś to wszystko w Polonii 24. Widzimy się już w najbliższy poniedziałek. Dobrego wieczoru, dobrego weekendu i do zobaczenia.